Na Karmelickiej trudno dostrzec tramwaje. Tak siłą rzeczy będzie do końca remontu torowiska na ciągu ulic Królewskiej, Podchorążych i Bronowickiej. Ten fakt w najbliższych tygodniach zostanie wykorzystany do remontu właśnie ulicy Karmelickiej. Prace ruszą 29 czerwca i obejmą odcinek od skrzyżowania z Garncarską aż do Alei Trzech Wieszczów. Ostatni raz torowisko na tej ulicy przeszło gruntowny remont ponad 20 lat temu. Drogowcy i torowcy wymienią torowisko wraz z płytami, w których jest osadzone. Nową nawierzchnię zyskają skrzyżowania. Wymienione zostaną krawężniki oraz poprawione chodniki. Gruntowny remont przejdzie sieć trakcyjna umożliwiająca tramwajom jazdę. Słupy zostaną poddane procesowi piaskowania i malowania. Wymienione zostaną także elementy tzw. małej architektury. Na czas remontu na Karmelickiej i ulicach przyległych zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Jazda autem karmelicką od soboty 29 czerwca będzie niemożliwa. Przecznice staną się dwukierunkowe. Na ich końcach przy Karmelickiej zostaną wyznaczone miejsca dla dostawców. Podczas remontu mieszkańcy tej okolicy będą mogli zostawić swoje samochody na parkingu między Karmelicką a Dolnych Młynów. Wjazd będzie możliwy od tej właśnie ulicy. Przygotowano tam 150 miejsc. Remont powinien zakończyć się do końca września.